Przemek, 24 godziny do twojego pojedynku z Tomem Reichem na gali w Wołominie. Jakie teraz uczucia ci towarzyszą? Nie, czuję się dobrze. Forma jest i myślę, że będzie ładna walka. Spodziewasz się najtrudniejszej przeprawy w zawodowej karierze, bo rywal, bilans ma chyba najlepszy z twoich dotychczasowych rywali. Tak, no bilans ma bardzo dobry, no bardzo lepszy niż inni, co mieli. I myślę, że teraz przeboksuję parę rund. Wiesz cokolwiek o nim? Widziałeś jego jakieś walki poza tym suchym rekordem? Chcieliśmy z trenerem obejrzeć, ale nie doszło do tego, dlatego, ale to już jest obojętne. Jutro będę widział, jak boksuje. Tutaj przed wagą rozmawialiście ze sobą, wygląda jakbyście się nawet znali. Sparowaliście razem, trenowaliście, czy to tylko ze względu na twoją dobrą znajomość niemieckiego? No nie, bo mieszkałem w Niemczech, to ja też telefonicznie cały czas w kontakcie z nim jestem od 2 tygodni. Dlatego tak, no on jest miły, no to tam też odpowiadam miło do niego. Jaki jutro plan na walkę? Ty jesteś pięściarzem, który lubi iść do przodu, zresztą współczynnik nokautów najlepiej o tym świadczy. Zobaczymy jutro, co będzie. Mam nadzieję, że przeboksuję parę rund, dlatego też taki przeciwnik wybraliśmy na koniec roku, żeby przeboksować trochę. No i zobaczymy jutro. Wszystko pokażę. Jak byś przedstawił siebie tym kibicom, którzy jeszcze mało o tobie wiedzą, bo jak na razie swoich walk zbyt dużo w telewizji oglądać nie mogliśmy, też troszkę boksujesz w Niemczech, trochę w Polsce, nie masz swojego jeszcze polskiego promotora. Jakbyś miał w kilku zdaniach coś o sobie powiedzieć? Co tam powiedzieć, no nie mam promotora, ale mam menadżera, pana Krala z Olsztyna, który mi, no, mnie wspiera w walkach, wszystko. No mam klub w Olsztynie, Wilki Olsztyn, który ja prowadzę z dwoma trenerami. I tam też się przygotowuję z moim trenerem Markiem Majewskim. No i tam mam żonę, mam dzieci. No i nic więcej. Wcześniej trenowałeś tajski boks. Czemu zamieniłeś tamtą dyscyplinę na boks? No tam parę walk zrobiłem, tam 35 walk w tajskim boksie. I no, to już później były też kontuzje i już nie chciało się tam, bo to też nie opłacało się finansowo, żeby też takie kontuzje wziąć na siebie. No i zmieniłem do boksu. Boksujesz nie po raz pierwszy już na gali Tomka Babilińskiego. Jest nadzieja na jakąś dłuższą współpracę właśnie z tą grupą? No, może, no na razie też tak nie rozmawialiśmy, bo pana Tomka nie ma. Zobaczymy, co czas pokaże na nowy rok. Co byś określił jako swoją główną broń w ringu? Ciosy na ciało, bo po nich dosyć dużo zaliczasz wygranych przed czasem. No tak się udało teraz w ostatnich walkach, no ale też mówię, przeciwnicy nie byli bardzo wymagający, dlatego było łatwo, ale bardzo dużo na dół biję, dlatego myślę, że to jest jedna z najlepszych broń ode mnie. W ostatnich kilku miesiącach miałeś bardzo dużą intensywność startów. Najpierw miałeś debiut u siebie w Olsztynie, potem dosyć długa przerwa, a w ostatnich kilku miesiącach tych startów było naprawdę dużo. Jakie są dalsze plany? Cały czas zamierzasz utrzymywać tak wysokie tempo startów? No było teraz naprawdę dużo walk, ale na nowy rok no, mamy już jakieś plany. Nie będzie aż tak, że tak dużo, bo to jest trochę męczące, no ale już chcieliśmy w tym roku, żeby też ten bilans też był lepszy, że doświadczenie ringowe na zawodowych ringach było większe i no będą na pewno trochę walk na następny rok, ale już bardziej dłuższe przerwy będą przed walkami, dlatego, ale myślę, że też będzie jeszcze z 7-8 walk na następny rok planujemy. To będą walki toczone tak jak teraz, w Niemczech, w Polsce? Ja nie mam promotora, dlatego my tam z menedżerem decydujemy gdzie, tam gdzie można boksować, to boksujemy. I będziemy też dalej tak jeździć, jak się nic nie zmieni. To też jest chyba takie dobre uodparnianie się psychiczne, boksowanie w Niemczech. Od razu poznajesz, jak to jest boksować za granicą. Niektórzy polscy pięściarze no, przez kilkadziesiąt walk nie znają tego smaku. No nie, jest no fajnie, bo też się walczy z chłopakami od organizatorów, dlatego fajne doświadczenie, fajne gale też są tam, dlatego chętnie jeździmy tam z trenerem. Czego jutro mogą spodziewać się po tobie kibice boksu? Dobry boks. No będzie ładnie i myślę, że wygram.